Jesteście tutaj z nami. Tutaj, parę metrów za mną dosłownie, stoi trzech niesłychanie niebezpiecznych Nowojorczyków. Wyjdą za chwilę, ale mają jedną bardzo poważną prośbę do fotografów. Proszę im robić piękne zdjęcia, ale bez fleszów. Moi drodzy, Calvin Weston, Billy Martin, John Lurie National Orchestra.
Are we on TV? On the radio? Do you speak English? Yes, you speak English?
everyone speaks English. At the press conference, it wasn't true. This is really unusual. Our next song is, the first one was called If I Sleep, the Plane Will Crash. Hey, I don't take orders from the audience. This next song is called that's Calvin Weston on the drums. That's Billy Martin on percussion. Next thing is called The Tattoo. Thank you.
I don't blame you one bit. No, don't arrest him. Arrest him. Hey. I'm with you, pal. Actually, I know he can see me. Proszę Państwa, muszę skomentować to, co się dzieje, ponieważ kamera telewizyjna przeszkadza części publiczności, która nie widzi perkusistów. W tym momencie nastąpiła nieprzewidziana przerwa. Ale żadnych ekscesów nieprzewidzianych nie ma. Po prostu przerwa w koncercie. Publiczność wyraźnie zadowolona, rozbawiona. To tyle gwoli informacji. Już mnie nie ma. Little quiet thing. It's the last piece.
The last piece is a little quiet piece. It's called When the Schnard Was Unfaithful. Thank you.
Yeah, well, I expected Olivia, are you there? Great. You know, can you see those things, the tracks? Those there? You know, in a movie where you're watching Cary Grant and he's walking towards the camera and the camera's moving back? I always appreciate these actors because actually what they're doing is they're avoiding those things. So like you're watching them walk and they look completely nonchalant. So I heard they were going to tear this place down because it was from Stalin and that was politically wrong, but I think you can just erase the memory of Stalin completely from the place. You understand what I'm saying? Because Stalin was a bad man. Oh, he was a bad man. Actually, he never did me any harm personally. And apparently, it was not only Attila the Hun who was a horrible, terrible man, but most Huns were bad. You follow? No! Do you understand me? No! All the instruments on stage are for sale after the program. Are we still on TV? Well, good. This next song is called Men with Sticks. Thank you.
Tu sala kongresowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, 34. Festiwal Jazz Jamboree. No, zobaczymy, czy będzie jeszcze jeden bis. Tria w składzie John Lurie, Calvin Weston, Billy Martin. Dwóch perkusistów i saksofonista. Publiczność powoli wychodzi. Część najbardziej zagorzałych zwolenników tego rodzaju muzyki, propozycji domaga się bisu, a przynajmniej, aby muzycy wyszli na estradę. No, jak Państwo słyszą, ta grupa, która, tak to określę, chwyciła tę konwencję, tutaj wspólne, może to niewłaściwe określenie, wspólna tonacja jakby pojawiła się między tą muzyką, tą poetyką, a grupą słuchaczy, to jednak było bardzo silne przeżycie. A teraz dzieje się coś przedziwnego. Z tyłu sali kongresowej, tak jest, po drugiej stronie, tam gdzie kończy się amfiteatr, tam muzycy pojawili się, tego zespołu. Wyszli jednym wejściem, przeszli kawałeczek przez salę, poszli na korytarz. No nie mamy tam mikrofonów niestety, ale zobaczymy, co się będzie działo. Idą z góry na dół w stronę estrady, powolutku. Prawie szaleństwo w kongresowej. Tego jeszcze nie było na Jamboree. Wszystko może się zdarzyć za chwilę. Coś niesamowitego. Orkiestra uliczna w sali kongresowej, wśród czerwonych krzeseł. Nie mamy tam mikrofonów niestety i Państwo tylko słyszą reakcję publiczności. Muzycy wyszli na zewnątrz. No chyba... Chyba to jednak był już ten ostateczny finał. Ale nie chciałbym jeszcze rozpoczynać kończącego komentarza. Jeszcze nie wiemy. Roman Kowal podpowiada mi, że jeszcze wszystko może się zdarzyć. Publiczność biegnie gdzieś, my tego nie widzimy, bo to już się dzieje wszystko na zewnątrz. Czuję się trochę tak jak komentator transmisji sportowej. Oto kolarze znikają za zakrętem. A część publiczności tutaj w centralnej części kongresowej nadal stoi, klaszcze, czeka. Nie wychodzi Marcin Kydryński, to znaczy, że nie są pewni organizatorzy, czy to jest koniec. Poczekajmy jeszcze chwilę. Po prostu show trwa, Tomku. Tak to jest wszystko element show, który tutaj John Lurie zaproponował. Manhattan Transfer miał swój show Maynard Ferguson, dziś John Lurie. Chcę Państwu powiedzieć tym, którzy śledzą całą transmisję, że epizod z nieszczęsnym fortepianem, to znaczy nieszczęsną partią fortepianową Evana Lurie, no nie był przewidziany i dramaturgia koncertu była pomyślana w ten sposób, iż po zespole polsko-niemieckim miał wystąpić Wilfajo Marsali ze swoim zespołem i to, czego teraz byliśmy świadkami, no zupełnie inaczej by sytuowało całą dramaturgię, znaczy inaczej ona by wyglądała. To musimy sobie to wyobrazić.
W związku z tym chyba byliśmy, ja przynajmniej byłem trochę niesprawiedliwy w ocenie. Proszę Państwa, no zupełnie jak podczas transmisji sportowych, oto po drugiej stronie sali kongresowej ukazują się muzycy naprzeciwko nas. Tłum biegnie do nich. Już grają, daleko jeszcze od naszych mikrofonów. Niech Państwo sami posłuchają, co się dzieje. I zmierzają na estradę. Jeden wielki happening. Jednak to był happening w końcu. To jest dalej happening. Wchodzą schodkami, już są na estradzie. Ale muzyków jest więcej. Przeszli przez estradę, zmierzają za kulisy. Absolutne szaleństwo. Czyżby to był początek tego, co tutaj zacznie się dziać dopiero? Znikają powoli za kulisami. Jest coś niezwykłego, proszę Państwa, publiczność z powrotem zaczyna napływać wejściami. Calvin Weston, Billy Martin, John Murray oraz ich dźwiękowiec na tenorze. To wszystko proszę szukać ich w remoncie albo w hotelu sowieckim, albo pijawni wiedzą gdzie. Gdzieś będą na pewno. Ściskamy, do zobaczenia, dobranoc. Marcin Kiwryński zdecydowanie zakończył ten koncert, mówiąc, że ci muzycy wystąpią w jednym z klubów w nocy. Dziś sobota, więc sądzę, że większość tych, którzy koniecznie chcą ich zobaczyć, no po prostu będzie polowała na muzyków w klubach. Spróbujmy na spokojnie we trójkę, ponieważ doszedł do nas pan Piotr Iwicki, który wczoraj nam tutaj zaproponował bardzo interesujący wykład na temat perkusji współczesnej. Perkusji, roli perkusisty, wzajemnych relacji. Ja to mówię na wszelki wypadek tym z Państwa, którzy być może nas wczoraj nie słuchali, a więc mamy już pewne przygotowanie do ewentualnego komentarza. No, można oceniać ten koncert, proszę Panów, pan Roman Kowal, pan Piotr Iwicki, no, na kilku płaszczyznach, instrumentalnej, stylistycznej, estetycznej, filozoficznej, socjologicznej. Proszę bardzo, mamy trochę czasu. Roman Kowal. Dla mnie mimo wszystko nie jest to wydarzenie muzyczne, bo wydaje mi się, że jeśli byśmy odbierali ten show, jak powiedzieliśmy, w kategoriach czysto muzycznych, jest tego, jeśli idzie o materię samą, o przeżycie, bardzo niewiele. Natomiast należy spojrzeć na całość z punktu widzenia właśnie, jak powiadasz, socjologicznego. To znaczy John Lurie niewątpliwie posiada jakiś charyzmat, bo nie wyobrażam sobie kogoś innego z tych ludzi, których tu spotykaliśmy, kto by porwał za sobą cały korowód taneczny ludzi chodzących po sali kongresowej w rytm zupełnie banalnych dźwięków, powiedzmy sobie szczerze. Także jeszcze to, co chciałbym dołożyć, że muzyka Johna Luriego w sumie funkcjonowała dotychczas bardziej chyba jako element filmu, nie zaś sama, i to jest jakiś odprysk z jego koncepcji, z jego świata muzycznego, który o dziwo zaistniał sam dla siebie. Panie Piotrze. Postać Luriego jest bardziej taką postacią kultową, jeśli chodzi o muzykę, niż wykonawco typowo artystyczną, i to, co tutaj miało miejsce, jest dowodem tego, że powrót do źródeł, bo mamy tutaj swojego rodzaju powrót do źródeł, etnika przede wszystkim, no to są rzeczy, które siedzą w głębi każdego człowieka, tego się nie da wyrzucić z siebie, i nagle to dzisiaj zadziałało w tym, a nie innym miejscu. Słuchając tego koncertu z Romanem Kowalem, przypomnieliśmy sobie wspaniały komentarz historyczny już nawet dzisiaj na płycie Krzysztofa Komedy Astigmatic pióra Adama Sławińskiego, który pisze tam między innymi o pramaterii dźwiękowej, o skamielinach i też, no, przekładając to na język dzisiejszy, o powrocie do źródeł,
jakby skróceniu drogi, jakby próbie przewartościowania wszystkiego albo postawienia na głowie. Ja muszę powiedzieć, że...